Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest program Wolne Głosy w Telewizji Republika. W Kijowie rozpoczęły się obrady szczytu Platformy Krymskiej, której gościem jest prezydent Polski, prezydent Rzeczpospolitej Andrzej Duda. A z nami jest pan ambasador, były ambasador Rzeczpospolitej na Ukrainie, pan Jan Piekło. Witam serdecznie, panie ambasadorze. Dzień dobry, witam. Pan prezydent Andrzej Duda powiedział, Krym to Ukraina, no ale wiemy, że to jest no, takie myślenie czy zdanie, które zawiera postulat bardziej niż stwierdzenie faktu. No nie do końca, ponieważ zgodnie z międzynarodowym prawem Ukraina jest krajem, w obrębie którego znajduje się Krym. Krym jest zgodnie z międzynarodowym prawem ukraiński i mamy do czynienia z nielegalną okupacją, z agresją, która doprowadziła do utraty Krymu. Pamiętamy doskonale, jak to się odbywało. Pamiętamy zielone ludziki, uprzejme zielone ludziki, które się potem okazały być żołnierzami specnazu rosyjskiego, który doprowadził do zajęcia Krymu. Ale te mundury podobno w każdym sklepie można było kupić z mundurami. Jak ważne jest takie tak jednoznaczne polskie poparcie dla dążeń Ukrainy do odzyskania Krymu, tak już faktycznego, nie tylko de jure? Pan prezydent Duda powtarzał to już. Mówił już o tym parokrotnie. Właściwie to jest stwierdzenie, które jest powtarzane. No, to chodzi o to, że w tej chwili odbywa się impreza w Kijowie, która ma na celu zwrócenie opinii całego świata na to, że Rosja zachowuje się w sposób agresywny. Ponieważ nie doszło do jakiejś ugody w sprawie Donbasu, nie udało się zrealizować porozumień mińskich i właściwie Mińsk już odszedł do archiwum historii, to została uruchomiona inna droga przypomnienia światu o zachowaniach rosyjskich. Ta droga to jest właśnie inicjatywa Platforma Krymska. W tym szczycie Platformy Krymskiej biorą udział prezydenci, znaczy na najwyższym szczeblu reprezentowane są Łotwa, Litwa, Estonia, Polska, Słowacja, Węgry, Mołdawia, Słowenia i Finlandia i przewodniczący Rady Europejskiej pan Charles Michel. Natomiast no, trochę niedosytu pozostawia reprezentacja tych najsilniejszych graczy, czyli Niemiec i Stanów Zjednoczonych. No i jeszcze Francji. I jeszcze Francji, tak. Co to oznacza w języku dyplomatycznym? To w przypadku Stanów Zjednoczonych i Niemiec, no to jest pewna konsekwencja wynikająca z umowy pomiędzy prezydentem Bidenem a kanclerz Merkel dotyczącą właściwie, no powiedzmy, wsparcia czy zniesienia sankcji na projekt gazowy Nord Stream 2. I tu jest jakaś konsekwencja w tym, tym bardziej, że zarówno Niemcy, jak i Stany Zjednoczone wysłały do Kijowa na inaugurację Platformy Krymskiej no, wysoki rang urzędników, ale urzędników zajmujących się sprawami ekonomicznymi, a konkretnie kwestiami energetycznymi. Więc to by potwierdzało fakt, że tu jest jakby trochę inne nastawienie. Natomiast Stany Zjednoczone i Niemcy, zresztą powiedziała to Merkelowa w Moskwie, nie uznają aneksji Krymu. Uznają, że Krym jest częścią Ukrainy. To oczywiście nic z tego nie wynika, bo można tak mówić. Natomiast oczywiście Kreml uważa, że to jest prowokacja, że cała ta impreza to jest jedna wielka farsa, prowokacja i że Krym legalnie stał się częścią Rosji w wyniku nielegalnego referendum, który się tam odbył.
Pamiętamy tę szopkę z tym referendum. Natomiast wspomniał pan o wizycie kanclerz Angeli Merkel w Kijowie. Wydaje mi się, że to było wielkie faux pas, bo przyjechała tam chyba bezpośrednio z Moskwy. Co to z kolei oznacza w języku dyplomacji? Bo przyjechała i też poza osobą własną jakichś specjalnych konkretów nie przywiozła. Tak szczerze mówiąc, to już wiele nie oznacza, ponieważ pani kanclerz odchodzi z polityki. To jest jej rodzaj pożegnania. Chciałem przypomnieć, że podobnie żegnał się Schröder, który nagle potem, tuż po pożegnaniu, został bardzo ważnym człowiekiem w Radzie Gazpromu. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja się w tej chwili nie powtórzy. Natomiast to oznacza, że dla Niemiec głównym partnerem na wschodzie, z którym chcą rozmawiać, jest i będzie Kreml, Rosja. A skąd się bierze takie nastawienie Niemców? Bo tak patrząc na wolumen obrotów gospodarczych, to na przykład większe mają obroty z Polską, a zwłaszcza z Grupą Wyszehradzką, niż z Rosją. Skąd ta chęć Niemców dążenia do takiego dealu z Moskwą? Pewnie jest parę czynników. Jeden z najważniejszych to jest czynnik jednak ekonomiczny. To, że mamy duże obroty, większe obroty i Grupa Wyszehradzka z Niemcami niż Rosja, to fakt. Natomiast tam jest pomysł pewnie na transport wodoru, błękitnego paliwa z Rosji do Niemiec i Niemcy wtedy miałyby być, to by miała być ta maszyna, która by uruchomiła biznes niemiecki tak, że on by był po prostu bezkonkurencyjny w Europie. I chyba wszyscy sobie z tego zdają sprawę, że to jest gra na pozycję, ważną pozycję gospodarczą Niemiec w Unii Europejskiej, w Europie i w świecie. To jedna rzecz, a druga rzecz to jest pewna wypowiedź prezydenta Steinmeiera, który powiedział, że Niemcy mają dług w stosunku do Rosji, który wynika z okrucieństw popełnionych przez niemieckich nazistów w czasie II wojny światowej. Ciekawe, że wobec Polski nie mają, nie czują takiego długu. No ale właśnie ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Polski stwierdzili, że układ Biden-Merkel tworzy deficyt bezpieczeństwa w Europie. Co możemy w tej chwili zrobić, żeby ten deficyt zmniejszyć? Budować sojusze, wspierać się nawzajem. Tutaj ważnymi inicjatywami jest na pewno bukareszteńska dziewiątka, czyli sojusz krajów Europy Środkowej i Wschodniej, plus jest inicjatywa Trójmorza, która jest inicjatywą głównie gospodarczo-ekonomiczną, infrastrukturalną, która ma zbudować przeciwwagę dla ewentualnej dominacji tego, co się w tej chwili rozgrywa i widzimy, chodzi o handel i więzy ekonomiczne Niemcy-Rosja. No tylko Amerykanie, którzy patronowali inicjatywie Trójmorza, tak sugerują, że to Trójmorze powinno owszem powstać, ale pod patronatem Niemiec. Jak pan ambasador na to patrzy? No właśnie. Cieszę się, że Trójmorze zostało docenione do tego stopnia, że Niemcy się tym Trójmorzem zainteresowali. Do tego stopnia, że byliby pewnie nawet gotowi przejąć to Trójmorze. Pojawiły się jakieś sugestie, że może najlepiej by było, gdyby to Trójmorze miało swój sekretariat główny w jakimś kraju, który nie byłby Polską. Na przykład w Niemczech, czy nie wiem, w Holandii, w Belgii, no gdzieś, gdzie Niemcy mogłyby na to łatwiej wpływać. Myślę, że to akurat jest pozytywny sygnał, że jest zainteresowanie Niemiec Trójmorzem.
Bardzo dyplomatyczna odpowiedź, panie ambasadorze. Jak ta ambasadora przystało? Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Gościem Wolnych Głosów Telewizji Republika był pan ambasador Jan Piekło, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Dziękuję serdecznie, panie ambasadorze. Dziękuję również. Państwu dziękuję za uwagę. To były Wolne Głosy w Telewizji Republika. Zapraszam jeszcze na godzinę 19:05 na program dziennikarski Poker. Moim Państwa gościem będzie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz. Dziękuję serdecznie na ten moment.